polakierowana kabina właśnie otrzymuje wnętrze. Jednym z pierwszych kroków jest instalacja panelu przedniego, który zjawia się razem z kabiną. System wie, czy kolejny pojazd jest przeznaczony dla kraju, gdzie obowiązuje ruch prawo czy lewostronny, i zawsze przygotowuje odpowiedni panel. Przykręca się go do słupka i przodu kabiny. Pracownicy posługują się kluczami z dynamometrem. Pracujemy na dwie zmiany, dziennie montując ponad 400 paneli przednich. Łatwo sobie wyobrazić, ile do tej pory zmontowaliśmy. Następnie robot przykleja szybę przednią. Szyby również zjawiają się na miejscu w określonej kolejności. Robot podnosi je i umieszcza pod aplikatorem kleju. Tymczasem inny mierzy kabinę z dokładnością do milimetra. Montaż odbywa się z chirurgiczną precyzją. Czas na fotele. Właśnie je dostarczono zgodnie z wymogami klienta. Mamy fotele przeznaczone dla kierowcy, dla pasażera i składane. Nowy Actros jest wyposażony w obrotowe fotele z odchylanym oparciem. Oczywiście każdy fotel ma wiele wersji. Tapicerka może być skórzana lub częściowo skórzana. Siedziska mogą być podgrzewane lub nie. Jest też wersja o zwiększonym komforcie. Teraz kolejna drzwi, które zmontowano wcześniej w innym miejscu. Ale śruby zostały dokręcone z właściwą siłą. Do każdej stosuje się inny wkrętak. W ten sposób unika się pomyłek. Przechodzimy do wnętrza. Ten pracownik właśnie instaluje kierownicę. Posługuje się kluczem z elektronicznym dynamometrem, który zapamiętuje siłę, z jaką dokręcono śrubę. Dzięki temu można sprawdzić, kto ją dokręcał i jak mocno. Tu, gdzie w samochodzie osobowym byłaby maska, również jest odpowiednia pokrywa. Przykręca się ją ręcznie. Dwóm osobom jest łatwiej i łatwiej ustrzec się zarysowań lakieru. Gdy umieścimy pokrywę na miejscu, to już nie spadnie i możemy ją spokojnie przykręcić. Potem dodajemy znaczek Actrosa, mocno go dociskamy. Wtedy wiadomo, że nie odpadnie. Teraz może jechać do odbiorcy. Co trzecia niemiecka ciężarówka pochodzi z Wert. Tak jak co piąta w całej Europie. Około 11 tysięcy ludzi na dwóch zmianach montuje tu nawet 470 pojazdów dziennie. Oto kluczowe miejsce linii montażowej. To tutaj odbywa się ślub, czyli połączenie kabiny z ramą. Jednocześnie produkuje się 6 modeli ciężarówek. Strach pomyśleć, co by było, gdyby do ślubu poszła niewłaściwa kabina. Ślub dlatego, że łączy się ze sobą dwa najważniejsze i największe komponenty każdego pojazdu – kabinę i ramę. Stąd taka wyjątkowa nazwa tego procesu. Po założeniu kół ciężarówka po raz pierwszy będzie mogła stanąć na ziemi. Jej podróż przez fabrykę dobiega końca. Wkrótce uzyska status gotowego pojazdu.
Pracownicy napełniają zbiorniki niezbędnymi płynami i za kilka minut tchną w ciężarówkę życie. Przygotowujemy pojazd do uruchomienia, pompujemy do filtra paliwo. Gdy ciśnienie osiągnie właściwą wartość, będziemy mogli włączyć zapłon. Już za chwilę. Niebieskie światło informuje o wystarczającej ilości chłodziwa. Działa. Jeszcze rano było to tylko 10 tysięcy oddzielnych elementów. Obecnie stanowią one sprawnie funkcjonującą całość. Ostatni duży sprawdzian techniczny przeprowadza się na jednej z pięciu wielkich hamownic. Trwa on około 10 minut i musi go przejść każdy opuszczający fabrykę pojazd.